Istotnym elementem zrealizowanego zadania była przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej w Zachełmiu w gminie Podgórzyn, polegająca na wyremontowaniu poboczy oraz montażu oznakowania. Droga ta pełni funkcję łącznika szlaku rowerowego Liczyrzepa. Ustawiono również dwie duże tablice z mapami całego szlaku, gdzie opisy i legenda mapy są w języku polskim, czeskim, niemieckim. Znajdują się one w centrum Zachełmia oraz w Zachełmiu Dolnym, przy drodze łączącej Szklarską Porębę i Karpacz. Znajdujemy się w takim miejscu, gdzie akurat mogą się spotkać ze sobą dwie dekady, czyli mamy rok 2000, o, to jest właśnie stara tablica wykonana przez PTTK Jelenia Góra ze środków programu Unii Europejskiej FAR. To jest w ogóle pierwszy program, który został skierowany na pogranicze polsko-czeskie i polsko-niemieckie. W ogóle pierwszy program, jaki w Polsce powstał. I to jest rok 2000. Pierwszy raz wyznaczono szlak Liczyrzepa. I teraz mamy po drugiej stronie współczesność. Rzecz, którą dzięki powiatowi jeleniogórskiemu oraz współpracy z krajem libereckim ze środków euroregionu Nysa udało się przywrócić świetności, jednocześnie przechodząc zupełnie inny wymiar informacji. A więc tu mamy małą tabliczkę, a tutaj mamy dużą mapę z atrakcjami turystycznymi. Dla rowerzystów dostępna jest także elektroniczna wersja mapy. Do pobrania za pomocą QR-kodu znajdującego się na tablicach i trójjęzycznych ulotkach. Projekt ten jest bardzo ważny z punktu widzenia bezpieczeństwa rowerzystów, pieszych oraz mieszkańców korzystających z tych wyremontowanych odcinków. Projekt pod nazwą Trasy rowerowe na pograniczu polsko-czeskim etap pierwszy jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa.